MKS Ślepsk, Malow Suwałki. Razem możemy więcej. Trenerze, za panem wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Co było przedmiotem tego wyjazdu? Tak, co roku mam dwa cele. Pierwsze to cel wypoczynkowy oraz szkoleniowy. Często tam jeździłem na konferencje, które były przy okazji meczów finałowych NCAA, a generalnie te konferencje odbywały się w pierwszy weekend maja, więc tak naprawdę ten wyjazd mój zawsze jest połączony z odwiedzeniem rodziny i łączę to z celami szkoleniowymi. Tam jest bardzo dużo, pomimo tego, że ta siatkówka na tej części wschodniej Stanów Zjednoczonych jest mniej popularna, jak na zachodzie, jak w Kalifornii, ale jest bardzo dużo tych uniwersytetów, które mają programy siatkarskie, a w tych uniwersytetach naprawdę są zatrudnieni dobrzy trenerzy, te uniwersytety funkcjonują jak zawodowe kluby, więc warto jeździć i szkolić się. No, człowiek nigdy nie będzie miał maksymalnego poziomu wiedzy. Ciągle trzeba się szkolić ze względu na to, co osiągasz i w jakim momencie jesteś. Czy udało się wyłowić w ramach tych finałów NCAA jakiś diamencik, talent? Nie, w tym roku nie. Akurat w ostatnich latach bardziej jeździłem i skupiałem się na tym, aby selekcjonować, szukać zawodników. Oczywiście te kontakty, które tam nawiązało się z tymi trenerami, niektórymi z uniwersytetów, no łatwiej jest to monitorować, tak? W pewnym momencie będąc w Asakorosowi tam pracowałem jako taki bardziej scout, więc też gromadziłem pewną bazę danych zawodników, tych potencjalnych freshmenów, czy juniorów, czy seniorów, którzy już kończą grę w uniwersytetach, kończą studia. Jest to ogromna baza danych, która jest niezmiennie ważna dla przyszłości klubu i ja taką bazę staram się aktualizować, bo jest to tak samo ciekawa informacja dla trenera, dlatego że w każdym kolejnym sezonie nie wiesz, co się wydarzy, nie wiesz, jakiego zawodnika będziesz potrzebował, więc a ten rynek siatkarski w Stanach jest bardzo szeroki, co pokazują różne kluby w Europie, gdzie kontraktują naprawdę ogromną ilość zawodników amerykańskich. I to z całą pewnością stąd wzięły się transfery Joshua Tuanigi, a także Nicolasa Szerszenia, prawda? No tak, tak, oczywiście. No, Nicolę już obserwowałem od wielu lat, zresztą było mi o tyle łatwiej, dlatego że bardzo dobrze znam jego rodziców, jego ojca. Przyjaźnimy się akurat w tych dwóch finałach, w których on wygrywał. Na tych dwóch finałach byłem. Wygrał dwa razy, został najlepszym zawodnikiem tych rozgrywek uniwersyteckich, więc była to łatwa decyzja, aby go ściągnąć najpierw do Resowi, a teraz w sytuacji, gdzie Resowia postawiła na bardziej doświadczonych zawodników, było mi łatwiej namówić go do gry w Ślepsku. Jeśli chodzi o Josha Tuanigę, miał podobną drogę jak Nicolas na NCAA, dlatego że wygrał także dwa razy finał NCAA i dwa razy został najlepszym zawodnikiem. Myślę, że przed tym chłopakiem jest ogromna przyszłość i ten pierwszy sezon oczywiście będzie dla niego pierwszy jako profesjonalny zawodnik, ale jest to już chłopak na tyle doświadczony, jeśli chodzi o grę, na tyle cwany w swoich działaniach, że nie mam obaw, że nie poradzi sobie w plus lidze, a tak jak mówię, myślę, że trudniej go będzie tutaj zatrzymać, bo już w tym roku miał propozycje z wielu klubów włoskich i francuskich, więc tym bardziej cieszymy się, że udało nam się go przekonać do gry w Suwałkach. MKS Ślepsk, Malow Suwałki. Razem możemy więcej.